Zielonej Wyspy. Może nie górale, ale równie fascynujący. Czyli przedstawiciele kultury ludziarskiej irlandzkiej, która jako druga została wpisana na Światową Listę UNESCO w roku 2017. A początki tych dud biorą się jako jedne z nielicznych z tradycji wojennych dud. Wielkie dudy irlandzkie były używane jako forma zagrzewania wojowników irlandzkich przeciwko Anglikom najeżdżającym w Zieloną Wyspę właśnie z udziałem dud. Zostały zmodyfikowane, unowocześnione i dziś są wykorzystywane również w muzyce klasycznej. Stąd w biogramach tych muzyków są liczne kompozycje, i to symfoniczne, nie mówiąc o folkowych. A jak to złożony, skomplikowany i wielogłosowy, barwny instrument, za który się Państwo przekonają. To Marian i jego pięciu towarzyszy. Z Dublina prosto.
Harvard living abroad. He held a her honey hungry, her song. He grew as gross as Sparrow. After a day le foil, paid glor an ishtan a hir snav las a huska hor. As the boats a dollar, the arad ya vin shifon. Wiodącą w tym poemacie muzycznym gra Dudziarz, już nieżyjący Lime of Ring. I to niesamowicie obrazuje właśnie poziom wykonawstwa i samej muzyki. Wielkie brawa dla naszych przyjaciół z Irlandii. I tym sposobem zakończyliśmy dudziarskie obchody 800-lecia tradycji Szopki Franciszkańskiej, do której nawiązujemy, dziękując ojcu Salezemu i ojcu Hieronimowi, Bardianowi i bratu Rafałowi za gościnę, a państwu za wysłuchanie. Hej, kolęda, kolęda!